13 maja, magiczna data, 13 piątek, chcieliśmy to odczarować, zorganizowaliśmy koncert na tarasie Biblioteki Uniwersyteckiej. Ze względu na złe warunki pogodowe postanowiliśmy, że cała impreza przeniesie się do gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest świetna zabawa, świetnie się bawimy, występują 3 zespoły, Frivolni, The Doors oraz Transsex Disco. Jest to świetna okazja do tego, aby wszyscy mogli dowiedzieć się, czym jest program Projektor Wolontariat Studencki. Projektor Wolontariat Studencki jest ogólnopolski program, którego w Olsztynie koordynuje Stowarzyszenie SR Pionier. I cóż, wysyłamy studentów na projekty edukacyjne do dzieci, do miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców ze swoim doświadczeniem, ze swoją pasją. Tam organizują im zajęcia troszeczkę inne niż w szkole, niż mogą im zaproponować nauczyciele. To, co jest najistotniejszego w idei stowarzyszenia, to przede wszystkim to, co tutaj na koszulce jest wskazane, nowy wymiar edukacji. Ponieważ jesteśmy organizacją, która działa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i właściwie w dużej mierze, a właściwie głównie dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, to właśnie dzięki temu możemy faktycznie zaproponować studentom to, w jaki sposób tą edukację mogą uzupełnić. Szereg różnych projektów, które mamy, związane z tak zwaną edukacją nieformalną, która pozwala zdobywać nowe doświadczenia, nowe umiejętności. Powierzchni płac, tutaj mamy kubki jako przykład, a ja zbieram od z dłoni. Jest bardzo dużo ludzi, jest fajna atmosfera, dużo dobrej energii i cieszę się, że tak dużo osób przyszło. Zresztą muzyka jest świetna.